Zachęcam pana posła do tego, żeby nie prostować sprostowania czy wniosku przeciwnego do wniosku formalnego, co do którego też formalności miałem pewne wątpliwości. Dobre to rymowanie, co? Cześć, ja jestem Konrad i dziś wskoczę do internetu, aby przyjrzeć się zachowaniom polityków, ministrów, ich żonom, prezydentowi i zobaczymy, kto nam się tu jeszcze pojawi. Zanim ocenisz mój film, miej świadomość, że nie jestem uwarunkowany politycznie. Interesuje mnie przede wszystkim zachowanie tych ludzi, ich gesty, subtelne reakcje na twarzy, mowa ciała, to co mówią oraz jaki tworzą wizerunek. Rzeczy omawiane w tym filmie nie muszą być dla ciebie odkrywcze, ale zwracając na nie uwagę, stajesz się bardziej świadom ludzkich zachowań. To jest pewnie dobry moment. Mam kilka słów dla stałych widzów kanału. Jeśli mogę prosić was o uwagę pod koniec, będę wdzięczny. Jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, o co cała ta afera, zapraszam na kanał Karola Modzelewskiego. Temat numer jeden, czyli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafili do więzienia. I ciężko oceniać tę sytuację i to wszystko, co się dzieje, bez kontekstu, bez tego, co wydarzyło się w przeszłości. Dlatego zapraszam was teraz na podróż w przeszłość do 2007 roku. Przeanalizujemy, co się wydarzyło, kim są, dlaczego poszli siedzieć. A jeżeli uważasz, że jest stronniczy i robi sobie jaja z polityki, bo takie głosy też słyszałem, to wbijaj na przykład na telewizję Republika. To jest pewnie dobry moment, by za zdrowie obu więźniów politycznych w Polsce zmówić tą przysłowiową zdrowaśkę bądź dziesiątkę różańca, no bo to jest dla nas wszystkich bardzo ważne, żeby ten protest głodowy zakończył się sukcesem, żeby nie została złamana wola, z drugiej strony, żeby wyszli na wolność ludzie, którzy naszym zdaniem są więźniami politycznymi, ludzie, którzy są posłami na Sejm i mają mandat przecież od wyborców. Przecież nie dał im tego mandatu marszałek Sejmu, ani żaden partyjny bonzo, tylko wyborcy, którzy głosowali nie tak dawno temu. Bonzo. Mówią o tym samym temacie, tylko od innej strony. Możesz też poszukać czegoś po środku i do tego cię gorąco zachęcam. Ale w każdym razie, Kamiński oraz Wąsik, politycy zasiadający w Sejmie przez pewien czas, stracili swoją wolność. Zrobiła się głośna afera medialna i zarówno ich żony, jak i sam prezydent Duda zabrali w tej sprawie głos. Tyle słowem wstępu. Wąsik, małżonka pana Macieja Wąsika. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jak wszyscy znakomicie wiedzą, opinię publiczną w Polsce. Zacznijmy od samego wizerunku. Co widzisz? Dwie kobiety, ubrane na czarno, patrzące podczas przemowy prezydenta zwykle w odległy punkt. Włosy raczej nieułożone, make-upu dużo też nie ma. Widocznej biżuterii brak, poza drobnymi kolczykami, jeśli dobrze widzę, i bransoletką na lewej ręce. Jakichkolwiek innych kolorów radosnych brak. Można by powiedzieć, że jest tu nawet żałobnie. A postawa ciała? Podczas wystąpień publicznych lub nawet rozmów jeden na jeden, gdy słuchamy, a nie mówimy, nie ma sensu gestykulować. Wtedy nie wiemy, co zrobić z rękami. Albo z rękoma. Obserwowane osoby używają jednego z popularniejszych ruchów. Osłaniać przestrzeń, brzucha lub krocza. To te strefy są dla nas najbardziej newralgiczne. Z tych dwóch opcji osoba po lewej ma trochę lepszą pozycję wizerunkowo. Medialnie jest lepiej odbierana, dlatego jeśli mamy tu jakiegoś ucznia, studenta lub pracownika, odpowiadając przed kimś wyżej, jeśli już musisz, trzymaj ręce jak osoba po lewej. A najlepiej by było, gdyby twoja pozycja bazowa podczas słuchania wyglądała następująco. Wyobraź sobie, że wkładasz monetę między dwie dłonie i trzymasz je spokojnie. Przećwicz i sprawdź po kilku próbach, czy to u ciebie działa. Wspominałem o ubiorze, bo jako ludzie ciągle dokonujemy oceny i czasem nie jesteśmy świadomi, że za pomocą akcesoriów czy ubioru ktoś może na nas wpłynąć. Tak jak podczas Pandora Gate, osoby oskarżane ubierały się na biało, pozdejmowały świecidełka, drogie zegarki i Gucci Srucci, aby okazać swoją niewinność i taką skromność. Tak tutaj zabieg jest, uważam, bardzo podobny. I byłbym w stanie już w to uwierzyć, w skromność i niepewność. W tym wypadku Barbary Kamińskiej, ale coś mi przeszkodziło. Być może to zauważyliście już wcześniej, być może nie, puściła oczko z lekkim uśmiechem. Podczas ułaskawienia jej męża na wizji. W sytuacji medialnej przedstawiającej części społeczeństwa, że są ludzie równi i równiejsi. W bardzo poważnej sprawie. I teraz tak, nieważne czy puszczała je do kamery telewizji, którą gardzi, albo telewizji, którą uwielbia, czy losowej osobie, czy swojemu synowi, że się udało, że dopieli swego.
Wyobraź sobie któregokolwiek polityka wpływowego, decydującego o zalegalizowaniu aborcji, który mruga z uśmieszkiem na bok kamery. Jak to odebrać? Dlatego odbieram ją dwojako. Albo jest w niej radość i cieszy się, że zadbała o rodzinę, bo dopięła swego niczym lwica walcząca o dobre imię męża, albo poczucie wyższości, że jest uprzywilejowana, zrobiliśmy to, i że innym się nie udało wyciągnąć swoich mężów z więzienia, ale ona dała radę. Ostateczną ocenę pozostawiam wam. I nagle patrzę i nie ma. I myślę tak, Boże, w domu i takie prozaiczne rzeczy. Jest za zimno, powinnam zrobić cieplej. Ale jak ja mam to zrobić właśnie, teraz? Zawsze robił to. To zawsze robiłam. I wie pani redaktor, ja dzisiaj, kiedy do niego przyszłam, to się go zapytałam, jak ja mam na tym urządzeniu zwiększyć tą temperaturę odrobinę, żeby było cieplej. Wytłumaczył mi. Za tę wypowiedź żona Kamińskiego otrzymała wiele negatywnych komentarzy w sieci. Że kobiety dorzucają do pieca, ciężko harują, tracą swoich mężów w różnych okolicznościach, bo nie są wspierani przez rząd, a ona ubolewa nad tym, że nie umie posłużyć się programem, który podniesie jej temperaturę w domu. I pochylmy się nad tym, bo Romualda w całej swojej wypowiedzi chciała zaznaczyć, tak zrozumiałem, że jej mąż jest dobrym człowiekiem i robił dobre rzeczy. Dlaczego w takim razie został zamknięty w więzieniu? Cieplej. Wytłumaczył mi. I to też było część naszej rozmowy, co jakby z takich rzeczywistości, bo ja powiem tak, gdzieś człowiek widział, to wszystko się działo, ale ja się tego nie spodziewałam. Dla mnie jednak w poczuciu przyzwoitości jest to, że nie można uczciwych ludzi tak traktować. Nie można. To jest to, co oni zawsze powtarzali. Jak będzie teraz ścigana korupcja? Proszę mi powiedzieć jak. Nawet na najniższym szczeblu samorządowym. Jak, skoro oni są w więzieniu? Mnie nie przekonuje ten argument i dlatego uważam, że takich tematów powinno się unikać. Sprawiedliwością. Chociaż czasami, widzi pani, my już jakby jesteśmy przygotowane, że mając naszych mężów, to po prostu ocenia się nas też przez naszych mężów i my mówimy, okej, tak, ja. Uważam też, że powinniśmy z siebie wyplenić myślenie, gdzie w wielu miejscach u władzy doszukujemy się nepotyzmu. Wiem, nie musicie mnie przekonywać, jest wiele przypadków, gdy małżonek lub małżonka albo rodzina, taki żarcik, zajmują wysokie stanowiska, mam nadzieję, że nikt się nie poczuł urażony. Zajmują wysokie stanowiska w państwowej spółce, w jakimś urzędzie. Ale nie musi być tak zawsze. A wtedy możemy ranić takie osoby, które mają swój osobisty dorobek na koncie, a do tego mówić nieprawdę. Nie wykluczam nepotyzmu, chociażby w tej sytuacji, ale dajcie dopuścić do siebie myśl, że może tak być. Tutaj. Że kobieta, która, i teraz cytuję słowa jej męża, jest z wykształcenia chemikiem i biochemikiem, jest absolwentką Wydziału Chemii UW oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, czyli Polskiej Akademii Nauk, oraz posiada doktorat z chemii i biochemii. Czyli ma tyle na swoim koncie i może też osiągnąć sukces, ok? Bo my jako ludzie mamy tendencję do szybkiej oceny sytuacji. Coś rusza się w krzakach? To złe, to zagrożenie. Podobnie jak w tym przypadku. I kto wygra w końskich wybory, czyli w całym kraju, kto wygra? Konfederacja. O. Jeszcze lepszy. Niech młodych nabierają, to dlatego będą mieć. Dlatego właśnie oni są młodzi, proszę panią, i oni jeszcze nie byli u władzy, a ci wszyscy byli. I dlatego właśnie niech pani wybierze młodych. Sprawiedliwy człowiek jest. Nie jest. Co pan to gada? Głupoty, proszę? Bo pan młody i głupi. A czy ja mówię, że mi ktoś krzywdę zrobił? Proszę pan, czy krzywdę panu głupi jeszcze. Czym panu krzywdę zrobił ten człowiek? Niech pan powie. I od razu zaznaczę, nie jestem za Konfederacją. Chodzi mi o to, żebyśmy zadali sobie pytanie, gdzie zadawanie pytań z poszanowaniem zdania oraz drugiego człowieka. Przysłuchuję się ludziom nie od dziś i wiem, że zadajemy za mało pytań. Nie wiem w sumie dlaczego tak robimy, ale tego nie robimy. Nie staramy się zrozumieć perspektywy drugiej strony. Nie mamy otwartych umysłów. Idąc za słowami z tego komentarza, uczynienie naszego życia wspanialszym, zamiast tego większość czasu przeznaczamy na grę pod tytułem Kto ma rację? O ile to prawda, to słowa Rosenberga. Naturalnie, zabierając głos, nie jesteś w stanie zajrzeć w głowy wszystkim odbiorcom twoich komunikatów i dostosować wypowiedź, żeby dogodzić każdemu. Wczoraj występowałem publicznie przed około 15 osobami, wygłaszając 7-minutową mowę w takiej organizacji Toastmasters. I dostałem informację od kilku osób, że mówiłem za szybko, a tutaj z kolei, że za wolno.
Ta sama mowa, ale całkowicie inaczej odebrana. Jestem skłonny zaryzykować, że słowem można by się nie wypowiedzieć, bo znajdzie się ktoś na drugim końcu planety z przeciwnym zdaniem. Niemniej, miej to na uwadze, co chcesz powiedzieć, czy jest to w zgodzie z tobą samym albo samą, czy nikogo tymi słowami celowo nie chcesz urazić oraz na końcu, czy jest szansa, że negatywnie to wpłynie na twój wizerunek. Ostatnie jest o tyle trudne, bo w sytuacji Romy Kamińskiej, gdy chciała opisać trud ustawienia na komputerze odpowiedniej temperatury, przeciwnicy ułaskawienia jej męża już na starcie będą do niej uprzedzeni. Rzućmy teraz okiem na wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Mimo moich apeli, mimo coraz trudniejszej sytuacji zdrowotnej, w jakiej znalazł się pan minister Mariusz Kamiński, mimo trwającego strajku głodowego, mimo hospitalizacji pana ministra Mariusza Kamińskiego, Adam Bodnar tego nie zrobił. Ubolewam nad tym, panie ministrze. Niestety nie uważam za sprawiedliwe podawanie argumentu, że przez protest głodowy powinni wyjść, chociażby tymczasowo, z więzienia. Chodzimy po tym świecie nie od dziś i wątpię, że ktoś uwierzy w bajkę, że jeśli losowa osoba, która uważa, że wyrok jest niesprawiedliwy, a została umieszczona w zakładzie karnym czy areszcie, nieważne, będzie traktowana pobłażliwie, bo robi strajk głodowy, kto by się tym przejął? Tak to więźniowie mieliby idealną kartę do wyjścia na wolność. Ale w omawianych okolicznościach, bo sprawa medialna, bo potyczki partyjne, taki strajk już powinno się uwzględniać. Wow. Z punktu widzenia ludzkiego jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał pan się zachować jako były rzecznik praw obywatelskich i człowiek, który przez lata pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ubolewam nad tym, że nie było pana stać na ten ludzki gest. No i tu już masz kierowanie uwagi na osobę odpowiedzialną według prezydenta. Na tyle, na ile się orientuję, prezydent nie musiał wypowiadać się negatywnie o decyzji Bodnara. Pełni taką funkcję, że ma prawo do ułaskawienia. I tak też postąpił. Jeśli sprawa zawierała obszerną ilość materiału do przeanalizowania, bo podobno było tam kilkanaście czy kilkadziesiąt tomów, to logicznym się wydaje, aby Bodnar zaznajomił się ze sprawą, a nie przyklepał w ciemno i podpisał, w innym wypadku wizerunkowo wyszedłby na niekompetentnego. Ale zaznajamianie się zabiera czas, a to byłoby na niekorzyść zwolenników anulacji kary. Zwolennicy ułaskawienia pewnie mają zdanie, że Bodnar się ociągał, żeby jak najdłużej utrzymać ich w więzieniu. Tego niestety nie wiemy, ale posiadamy informację, że gdy prezydent ich ułaskawił, Bodnar tego samego dnia potwierdził decyzję prezydenta, a mógł ich trzymać na przykład choćby jeszcze jeden dzień. Co świadczy wizerunkowo o tym, że pokazuje swoją konsekwencję w czynach. Adam Bodnar tego nie zrobił. Ubolewam nad tym, panie ministrze. Z punktu widzenia ludzkiego jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał pan się zachować jako były rzecznik praw obywatelskich. Czujesz w głosie takie punktowanie, lekkie sylabizowanie? Żeby to wszystko wybrzmiało bardzo jasno i dotarło. Ja teraz przesadzam, ale żebyście wiedzieli, o co chodzi. Ubolewam nad tym, panie ministrze. Z punktu widzenia ludzkiego jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał pan się zachować jako były rzecznik praw obywatelskich. Jedna z popularniejszych technik na to, aby przekonać odbiorców o słuszności głoszonych słów. Bo jak ja tobie wyraźnie artykułuję, to ja tłumaczę, a ty słuchasz. Ty jesteś uczniem i najprawdopodobniej czegoś nie rozumiesz. Rozumiesz? Tak działa sylabizowanie. Z punktu widzenia ludzkiego jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał pan się zachować jako były rzecznik praw obywatelskich. Lecimy coraz bardziej ofensywnie. Nie znam wszystkich interakcji między prezydentem a Bodnarem i doskonale wiem, że ty też nie, ale może... Ubolewam nad tym, że nie było pana stać na ten ludzki gest. Ale może ten chwyt erystyczny przykuł naszą uwagę, że albo coś jest czarne, albo białe. Według Andrzeja Dudy albo zrobiłby dobrze, robiąc to, czego oczekiwała część społeczeństwa oraz między innymi on, albo źle, nie zwalniając Kamińskiego i Wąsika, a przynajmniej nie wyrażając takiej opinii. Na skutek decyzji ich kolegów z tej samej klasy politycznej. To po prostu jest kompromitacja. Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie jak najszybciej usunięta. Bo po prostu zwyczajnie wstyd. Kompromitacja, wstyd. Niestety w tej wypowiedzi zabrakło, mam wrażenie, odcieni szarości. Taka ciekawostka. Dziękuję bardzo. Czy panie chcą zabrać głos? Bardzo proszę. Często pokazując dłonie, rozczapierzamy palce.
Nie wiem, czy to dobre słowo, rzadziej osoby wskazując na kogoś lub coś, pokazują dłoń ze złączonymi palcami, tak jak prezydent. Dłoń wtedy wydaje się mniejsza, bardziej ułożona, ale mniej ludzka, spięta, ja odbieram trochę jak przygotowana, przećwiczona wcześniej. Tak, to jest chyba dobre słowo. Dajcie mi znać w komentarzu, gdy wy na coś wskazujecie, jak intuicyjnie wasze palce się układają. Ale to oczywiście zależy od kontekstu. Trzech amigos. Jeszcze jedna sprawa właśnie mi wskoczyła, bo zobaczyłem Łukasza Krasonia na posiedzeniu Sejmu. Powiedział coś bardzo ważnego, o czym wiele osób zapomina lub nie wie. Pewnej rzeczy nauczyć. Mówi się osoby z niepełnosprawnościami. Wielu z was używało zwrotu osoba niepełnosprawna. Niepełnosprawność, drodzy państwo i także ci, którzy teraz siedzą na galerii, to jest tylko jedna z cech, która nie definiuje mnie w całości. Dlatego się mówi osoba z niepełnosprawnością, a nie osoba niepełnosprawna. Proszę, pamiętajcie o tym, bo od małych rzeczy możemy poprawić naprawdę wielkie rzeczy. Niestety nie było zbyt wielu posłów wtedy, gdy to mówił. Wiem, jak łatwo jest kogoś urazić. Sam doprowadziłem nieumyślnie, wypowiadając się na warsztatach jako student, że są ludzie homoseksualni oraz ci normalni. Nie byłem i nie jestem uprzedzony. Miałem na myśli, że normalni, czyli ci, których jest najwięcej na krzywej Gaussa. Ale nasz mózg postrzega świat często dualistycznie. I jak jest ktoś normalny, to druga opcja podejrzewam, że sugeruje, że ktoś jest nienormalny. A przez takie wypowiedzi można urazić innych. Zresztą bliska mi osoba powiedziała w gronie znajomych, że lubi sobie rzucić tak czasem żarcikiem o osobach homoseksualnych. Tak dla ożywienia dyskusji. Zastanawiałem się wtedy, już dość mocno zgrzany w środku, czy nie rzucić jakimś żarcikiem na temat jego sytuacji życiowej lub zdrowia psychicznego jego bliskiej rodziny. Zostawiam wam do przemyślenia. A teraz zapowiedziane kilka słów do widzów kanału. Moi drodzy, doceniam wasze zaangażowanie w kanał, niezwykłą ilość komentarzy, wspieranie w rozmaity sposób, czy to lajkami, czy udostępnieniami. Również dziękuję za zaufanie w postaci ukończenia kursów, które oferuję na swojej stronie od ponad 4 lat. Za uczestnictwo w szkoleniach Trening Komunikacji. Zresztą wejdziecie na moją stronę, to możecie dowiedzieć się na te tematy więcej. Dzięki wam wiem, że to wszystko daje wartość i usprawnia komunikację w naszym społeczeństwie. W ciągu ostatnich 2 miesięcy głęboko zastanawiałem się nad wizją przyszłości kanału Między Słowami. Powinniście wiedzieć, że będzie więcej materiałów. Ja się z tego cieszę. Różnych treści, filmów, artykułów oraz podcastów na temat relacji międzyludzkich. Będę mówić o mowie ciała, perswazji, pierwszym wrażeniu i ogólnie umiejętnościach interpersonalnych, o budowaniu bliskości z innymi osobami w długiej perspektywie, nie tylko chwilowej. Będę eksperymentować z nowymi rzeczami, będę się tym bawił. Część może być przyciągająca uwagę, interesująca, tak jak teraz mamy Sejm, kiedyś był Amber Heard i Johnny Depp, wcześniej jeszcze była mowa ciała ludzi, którzy robili krzywdę innym osobom. Nie wiem, na ile YouTube wyłapuje takie rzeczy, czy mogę powiedzieć takie słowo. Mam świadomość, że nie każdemu to się spodoba i wiem o tym, ale jeśli będę dalej robił dokładnie to samo, co robiłem przez ostatnie 3 lata, to chyba zwariuję. Jeśli interesuje was, jakie są plany na 2024 rok, jak często będą pojawiać się filmy, gdzie, czy można posłuchać ze mną podcastu, gdzie będziemy mogli się spotkać, zapraszam was do postu zamieszczonego w opisie filmu poniżej i pewnie w przypiętym komentarzu. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia.